Organizujemy tę akcję dwa razy w roku i to jest akcja NZS-u. To jest nasza ogólnopolska akcja, więc jest organizowana na każdej uczelni w Polsce. W Lublinie też organizują każda uczelnia. Czyli tak naprawdę w ciągu roku odbywa się około 10-15 tych wampiriad. Na Kulu odbywają się dwie w roku i zazwyczaj cieszy się ona popularnością dość dużą. Natomiast teraz jesteśmy prosto po juwenaliach, więc jeszcze oczekujemy przybycia studentów. Na razie zarejestrowało się około 20-30 osób. Mamy nadzieję, że dojdzie jeszcze około 70. Osobiście chodzę do Centrum Cree, krylactwa oddaję tam. A dzisiaj jest okazja tutaj na Kulu, więc z racji tego, że jestem oczywiście studentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, no to dzisiaj właśnie jestem tutaj, w tym miejscu. Bardzo dobrze jest, jeżeli osoba przyszła, która zjadła śniadanie. To jest podstawa. My tutaj będziemy też dożywiać takie osoby, które zapomniały o śniadaniu, jednak byłoby dobrze, gdyby to śniadanie było. Nie branie jakichś stałych leków, brak choroby w ostatnim czasie. W przypadku kobiet też dobrze byłoby, żeby to był czas, kiedy nie są zbyt osłabione. O tych wszystkich przeciwwskazaniach dowiadują się osoby w trakcie rejestracji, ponieważ ktoś przychodzi, otrzymuje od nas numerek, na który jeżeli odda krew, otrzymuje również jakieś bony od naszych sponsorów. Później przychodzi do rejestracji, następnie udaje się do lekarza, tam się dowiaduje o wszystkich przeciwwskazaniach, uzupełnia ankietę, która również go dyskwalifikuje albo kwalifikuje do kolejnego etapu. Może oddać krew i jest szczęśliwym członkiem naszej akcji. Pragnąłbym wszystkich zachęcić do dawania krwi, bo nie wiadomo, kiedy i tobie może być potrzebna krew, a dzięki temu możesz przeżyć, a dać innym też radość życia i możliwość życia.